Halo, halo, a teraz? Ej, nie było mnie cały czas słychać od 11 minut? Co? Co? Nie wierzę w to, serio? Nie udaję, naprawdę przyrzekam ci, bo wiesz dlaczego? Miałem ustawiony mikrofon jako wtyczkę wczoraj z Doritos, Game Cancellation, Doritos, przyrzekam wam, od początku do was gadam. Agnieszkę tu przeprowadzę na świadka. To ja nie wiem, co teraz mam mówić, tylko od nowa, że mi się zachciało dzisiaj grać w Football Managera, że rano sobie grałem w WoWa, że przygotowuję się do sezon Discovery, wy tego nie słyszeliście? Było jeżdżone z rana. Nie było. Byłem na USG tego bicepsa, wiesz? Słuchajcie, opowiadam o tym problemie, może ktoś tam słyszał, czy nie słyszał, z bicepsem na treningu 2 tygodnie temu. No, to już trzeci tydzień jest. Nawet ponad trzy tygodnie, jeden dzień. Tak odgięło mi rękę i poczułem takie naderwanie jakby pod bicepsem. No i dzisiaj, po 3 tygodniach cały czas czułem ból i dzisiaj wybrałem się, ze względu na to, do lekarza na USG, żeby mi prześwietlił tą jedną i drugą rękę, porównał je. No i wyszło, że mam delikatne naderwanie tutaj pod bicepsem, to jest chyba przyczep, tak? No i muszę niestety go oszczędzać. No dzisiaj wiem, że to na pewno to. Z tego się nawet cieszę. Wiadomo, kontuzja to się nie ma co cieszyć, ale cieszę się, że wiem, co jest. No i niestety, co mi zostanie, no to będę musiał oczywiście uważać na nią, ale będę mógł trenować, wiadomo, jakieś nogi czy cokolwiek. Próbuję sobie przypomnieć, co do was mówiłem. Opowiadałem wam, że wziął mnie na Football Managera, tak sobie poklikać, nie wiem, ile pogramy, ale na pewno kuszące jest to, że za chwilę prawdopodobnie jest Liga Mistrzów. Eliminacja do Ligi Mistrzów, ja jeszcze tak kalendarza dokładnie nie znam, bo zaczyna się urlop. Tu się skończył sezon ŁKS, my jesteśmy tutaj, tu są reprezentacje, no i zobaczcie, początek okna transferowego, tu tam wygasłem, więc dużo jest wolnego, my to będziemy przeklikiwać, to mówiłem do was, jak mnie nie było słychać. I opowiadałem, że będziemy czytać w końcu obietnice dla zawodników. To był taki mój wielki wywód, szkoda, że go nie słyszeliście. Ale ludzie reagowali, no way, albo nie może być, o, w końcu. I ja myślałem, że wy mnie słyszycie, a tu chodziło, że ludzie pisali, o, w końcu Football Manager. A ja wam opowiadałem o tym, że zacznę w końcu czytać te obietnice, żeby nie psuć już atmosfery w drużynie, ponieważ przemyślałem to, że to jest najgorszy czynnik, jaki wpływał na mój team. Bo dobrze ustawiałem drużynę, miałem, wiesz, jakieś podejmowałem decyzje, to no, wiadomo, czy były dobre, czy złe, ale podejmowane były konkretnie i tyle. A przez te obietnice, to przez głupie klikanie psułem sobie drużynę, a nie przez decyzję, tylko głupie kliknięcia, więc teraz jak będę negocjował kontrakty, to postaramy się to czytać, nie obiecywać. Postanowiłem, że na 5 piłkarzy, których mamy w teamie, załóżmy, pogrupujmy sobie ich, na 5 piłkarzy, 4 dotrzymujemy obietnicę, staramy się normalnie z nimi dyskutować, a tam z tym 5 zawsze można polecieć w chuja, tak? No ale szykuje się rozmowa. Rozmowa z pierwszą drużyną, w ogóle z całą Krakowią, na temat prawdopodobnie ostatniego sezonu José Rudiniego w Krakowi. Chyba że wygramy Ligę Mistrzów, no to kurwa zostaje, albo nie, albo dojdziemy bardzo wysoko. Drużyna jest pozytywnie nastawiona. Lecimy dalej. Chciałbym przedyskutować cele, w jakie powinniśmy sobie teraz przedyskutować, ekstraklasa. Dobra. Przedyskutować, jakie powinniśmy sobie postawić. Dobra, warto z nimi gadać o celach, ale możemy powiedzieć o UEFA, nie, no, powiedzmy na rzecz o ekstraklasie. Zachęcony, okej. Okay. Odpocznijcie sobie po danym sezonie w pełni na zużycie. Jestem pewny, że chcecie obronić ten tytuł, więc wróćcie klubu gotowi, by rzeczywiście to marzenie. Dokładnie. Obrona tytułu, panowie, co? Przekonam. Jest! Siadło! Dokładnie takie reakcje oczekiwałem. Chciałem przedyskutować cele, jakie powinniśmy sobie postawić w przyszłych rozgrywkach, czyli UEFA Champions League. Tak jest, nie mylą was oczka, nie mylą was oczka. Tutaj Football Manager się już gra w Lidze Mistrzów, wyżej już nie można, wyżej nie da się, w sufit już nie da się napierać głową. To już w ogóle sama opcja, że oni grają w Lidze Mistrzów, to może być rozwojowe dla nich. Samo to, że jesteśmy w tym, może ich zatrzymać. Nie, no kurczę, musi ich zatrzymać. Wydaje mi się, jak i Kokasai, to i tak dalej. Inaczej, mogą odejść tylko i wyłącznie do potentatów, do topowych drużyn z top 3 lig świata. Indziej, gdzie indziej im się nie opłaca, ponieważ będą grać w Lidze Mistrzów. A dlaczego warto grać w Lidze Mistrzów? No bo wtedy się pokażesz tym top 3. Czy chciałbym przedyskutować obietnicę? Nie mam. Właśnie, nie obiecuję. Dokładnie, widzicie? Nie ma obietnic. Nie zapogorszyło ich morale? Oidle i Eduardo to nie są problemy. Oidle ma dobry kontrakt, jest dobrym graczem. Powiedział mi, że jeden chciałby powiedzieć o ustawieniu łamaniu przez pana składanych mu obietnic. Rozmowa o problemie, słucham. Jest coraz bardziej zaniepokojony za moimi obietnicami. Nie, słuchaj, Bokul, właśnie z nim się pokłóciłem, bo ja mu obiecałem, ale kurwa, wiesz co? Frajer nie dał się przekonać i odchodzi z klubu. Wyobraź sobie, że odchodzi kurwa frajer, żena jebana z klubu, bo na obietnicach no nie dało się go utrzymać. Ale słuchaj, dzięki temu zwolnił się wakat, więc jakby moja obietnica wchodzi dzisiaj w życie. Przepraszam, bardzo mi przykro, ale jeden z moich przepraszam, mam nadzieję, że przyjmiesz moje przeproszenie i spróbujesz nasze relacje. Przepraszam cię. Skoro tak się mają sprawy, no to wypierdalasz, akurat jesteś dużo warty. Petersen, 1,5 miliona, ja sobie znajdę lewego skrzydłowego wahadłowego. Zrobił robotę, bardzo dobry piłkarz, no ale 31 lat, kochani. Spadek formy na każdym szczeblu. No to chłopaki, no to sprzedajemy. Lupa, jaka FIFA dzisiaj? FIFA 15, soundtrack. FIFA 10. O ta, o kurwa, ale siedzi ta nutka. FIFA 10.
Internationalo, Internationalo. Kurka modla. Menadżer sezonu to jest Galaca, zdobywa nagrodę. Menadżer sezonu, gość nie grał w pucharach, zajął wicemistrza z Rakowem. Pięknie. Pięknie z pierdolenie z polskiego dziennika piłkarskiego, pięknie. To jest rzetelne dziennikarstwo w tym kraju. Brawo, brawo, brawo. Oficjalny podpisany kontrakt z klubem, fizjoterapeuta, Ziębała, zdolności medyczne. Co ty robisz? Nie, niezaakceptowane. Rozwiąż umowę, de facto Rinio. Zwolniony. Ale chłop dostał kontrakt nowy? Aha, oferta zespołu 19, ale to wolę mieć w 19 też dobrego fizjoterapeutę. Ja myślę, że to jest z pierwszej, ale zwolniony. Ale on powie tak, wiesz, grudzień, nie? Przyszedł z prezentami. Aneta, Michasiowi kupiłem nowy mały pociąg elektryczny. Przedłużyli mi kontrakt w Krakowi, spłacimy kredyt. A nagle żołzer dzwoni, ty słuchaj, wybany jesteś, kontaktu nie ma żadnego, zrywamy umowę, zrywamy negocjacje, dostajesz wypowiedzenie 2 tygodnie, wypierdalasz. Ale jak to? No tak to, do widzenia. Jego to Anecie wytłumaczy. A co z Michasia pociągiem, kurwa? Przecież on musiałby go oddać. Nagasawa Krakowa może opuścić klub na podstawie klauzuli odejścia, rozpocznij negocjacje kontraktowe. Źle się czuje w klubie. Okej, okay. No to kurwa, zaraz się poczuje źle poza klubem też. To mu kurwa zagwarantuje. Zostawiam ten sparring, pogramy sobie. No spokojnie, będę rotował dwa różne składy. Pamiętacie tego napastnika? Testujemy go dzisiaj. Sprowadzony rok temu, ale teraz może dopiero grać. Bardzo dobrze się wykształcił, zobaczymy co robi. Pozytywna, Spedburn. Jedziemy. Niech się ogrywają. Gramy jakby drugim garniturem, bez typowego defensywnego pomocnika odbierającego piłki. Ogra Beszuszkow i Imas. Kartal Kajajara Imas. Nowy boczny, ale już rozegranie. Oj, Brazylijczyk znalazł sobie tutaj lukę. Debiutanckie trafienie, ale chyba ze spalonym. Piłka, ale zasadzie pokazuje, że nie ma gola. Nie ma gola, ale ładna akcja. Wow, to jest ostro. Może rzeczywiście za mocna drużyna na pierwszy sparring, żeby nie zbić morali. Ale kto wie, jakbyśmy tu zremisowali albo jakiś 1-0 delikatny wygrali, no to by nas ładnie postawiło na nogi. APL Nicosia nam się wylosował ogólnie w Lidze Mistrzów, więc no, jak już widzicie, nie jestem jakby ucieszony. No to spadniemy sobie do Ligi Europy, no. Ewentualnie do Ligi Konferencji. Myślałem, że nam się wylosuje coś łatwego i potem taki APL. A jak teraz mamy APL, to później pewnie jakiś United. Wow! Mohamed Rien pakuje nam bramę. No niestety karnego robimy, ale nie, nasi piłkarze nie są ograni. Ogrywamy się, Madejski w prawo, piłka w lewo, przepraszam, piłka w prawo, Madejski w lewo. Florent Musilia ładuje bramę na 2-0. Tak, mentor, no muszę mieć sporą rotację zawodników, więc jest duża szansa na to, że jeśli ta Liga Mistrzów siądzie, no to odpuszczam Ekstraklasę, puchary i będę sobie tą Ligę Mistrzów ciupał. Taki był plan w tamtym sezonie, udało się z tym składem to robić, ale jestem tego świadomy, że żeby dobrze grać, trzeba mieć no, zmienników. Tak było w tamtym sezonie, w tym sezonie troszkę mam mniej zawodników, odeszło na razie dwóch, nic się nie dzieje. Papciu, czy byłaby szansa na Anbana? Dostałem chyba za napisanie, że to ostatni sezon Jose Rudiniego na ławce trenerskiej po porażce w Lidze Europy. Przepraszam i chciałbym dalej doświadczać tej pięknej przygody. Oczywiście, odbanujcie go, jak jest jakiś moderator, proszę tu odbanować kolegę, jasne, że tak, ale po streamku. Nie no, za chwilę to ogarniemy. Ale możliwe, że będzie rację, że to był ostatni sezon Jose Rudiniego na ławce. Dla ciebie właśnie. Chrwatin. Kto to w ogóle jest? Z Wolves. O kurwa. Rozpoczynam negocjacje. Witam, dzień dobry. Pan był ważnym zawodnikiem u nas w klubie. Jakie pieniądze pana interesują? No i zapraszam, 5 gwiazdek wjeżdża, kurwa. 19 lat skrzydła, ale jaja. Jedziemy. Kolejny sparring. Mamy Karniaka w pierwszej minucie meczu. Kartal Kajara podchodzi. Ładnie, pewnie. Rózga co kot. Tak jest, dobrze widać formę tego zawodnika. Świetnie, no ale przeciwnik jest dość mało wymagający. Rzekłbym w ogóle nie wymagający. 3 minuty, 3 bramki. Jaki sens ten mecz? Jakiś ma, typu troszkę zwiększenie pewności, ostrzelanie się o porażce, rozbieganie się bez jakichś kontuzji. Może być mylne stwierdzenie. No jakiś sens mają. Wiesz, ta drużyna miała być zaproponowana jako słabsza, ale nie wiedziałem, że aż tak, no bez sensu. Morale się mogą zwiększyć, ale to też może być błędnie odbierane, jak ty cały czas budujesz morale na słabych drużynach i twoja drużyna jest przyzwyczajona do słabiaków i nie spotkała się z oporem. Jak spotka się w końcu z oporem, to będzie dla niej to coś dziwnego, szalonego. I od razu się straw majtki, dlatego warto ustawiać sparingi z trudnymi rywalami. Ja bym tak powiedział, warto czasem poprzegrywać troszeczkę, poremisować, pomęczyć się w tych meczach, żeby oni zrozumieli, na czym polega życie, że to nie jest, kurwa, wiesz, płatki róż, karmelowe cuksy. No ale tutaj są za dużo cuksów, jest cukrzycy i jebie zaraz, bo jest 4-0, 5, aż się nie chcę tego oglądać. Ale jak skipnę mecz, zakończ mecz dać? Ale wiesz, chciałem te zmiany zrobić, to może zrobię zmiany i dopiero skipnę. Ają, kurwa, bramy. No to jest rekordowy mecz w ogóle mój. I co, zakończ mecz teraz, czy co? Czyli co, tak dać? Nie używam planów, nie używaj. 12-0, widzicie? Ktoś jeszcze strzelił, Avodia,
Bochna, Kadorini. I początek okna transferowego, zacznie się. Rakowie otrzymują oferty. 2 miliony, pewnie. To też. Szybko się pozbyć trzeba go. Zaakceptowałem tą ofertę, gdyż... Aha, czy odchodzi Nagasawa. Dobra, ale ten prawy skrzydłowy podejdzie do nas, dobra. Nagasawa w sumie on może odejść. Zezwalam, daje zielone światło, bo znajdziemy sobie prawego skrzydłowego za chwilę. Ten Nagasawa coś mnie zaczął ostatnią kontuzję łapy, coś tutaj kręci nosem. Robert Polijewka, opłata 1 000 000, potencjalna wartość 2600. Miliony dostajemy teraz. No dobra, bo on będzie się, wiesz, 30 lat ma, to będzie mi rok odchodził z tego klubu. Wolny transfer, akceptujemy to, oczywiście, jest. Przechodzi do nas 22-letni pomocnik środkowy. Wysunięty rozgrywający, może dużo rzeczy robić. Dobrze, pierwsze rzeczy przychodzą. Transfer, jest, tak. Nagasawa out. Jest, ale transfer, to jest to zadowolony. Yeah! Ekstra klasa transfery sezonu, to był Abu Francis. Zobaczcie, 350 tysięcy. Dzisiaj wart 2 miliony. No biznesmen, kurwa, biznesmen. Yeah. Jaki przelew, jakie 2 tygodnie, to podatek. No właśnie. Ja tylko cash nie rozumiem. Dokładnie. To był poznaczek. Ej, to ona wie jak José Rudini, wiesz. Jakie obietnice, co ty pierdolisz, człowieku? Hessa. Okej, potencjalna, tu wjeżdża 8700. Bristol City złożyło niepodlegającą negocjacji ofertę. Sprzedajemy Koke Saito i kupujemy zajebistych zawodników? Musimy to zrobić, ja bym przyjął tą ofertę. Ale w obecnym sezonie dostajemy 3-7, nie? Poczekamy, na razie poudajemy, że nie było żadnej oferty. Mamy Rózgę na lewym skrzydle, mamy kim zmieniać na lewym skrzydle. To by zasiliło nas budżet. Co się dzieje? Poczekaj, jaki Raków Częstochowa? Co tu się odpierdala? Lons. 7 mamy. Słowen odmawiamy. 5 dni przerwy Raków. 3 dni przerwy Zagłębie. To w ogóle kto to umawiał? To jest za 2 łane na pewno. Raków, potem 1, 2, 3, 4, 5, ŁKS. 1, 2. Co to kurwa jest? Czemu mnie nie zmienili? Czy co to? Tak nie może być, że gram z ŁKS-em i 2 dni później za PL-em. To jest zepsute. Ten skład zostajemy na Brookbet. Filip Rózga zostaje pierwszy. Zaczynamy. Powinien być mecz przeniesiony. Że wiesz, że więcej przerwy. To jest nie fair, mać. To już mi zepsuło humor. Kurde, Abu Francis jest truski, mocne dublet po pozycjach. Ale jego normalna pozycja środkowej pomocy, ja takiej nie mam po pozycji. Pomyślimy, może na zmianę ustawienia, żeby truski niżej grał i... Chociaż nie chcę zmieniać ustawienia, bo to jest skuteczna rzecz. Albo bramkarza na super poziomie. Już raz kupiłem bramkarza, wow, Rózga. Nie, sprzedajemy Saito, mamy Rózgę. Oj, Chrwatin, gol w swoim debiucie w sparingu, brawo, z Niecieczą, tak jest. To jest ekipa, która mogłaby grać w pucharach i tu nikt nie zna sprzedaż, to wszyscy są ludzie, którzy chcą grać. Musi tutaj strzelać, Kron może teraz niestety, aj, balaj, były gracz Krakowi. Musimy tutaj inwestycje poczynić, jak Saito sprzedany zostanie, to może nowi obrońcy, wow, Carla Imaz, świetnie, Alvaro Fernandez, boczny obrońca z Hiszpanii, 23 lata, świetny wahadłowy. Manchester United, West Bromwich Albion. Tam się nie przebił, ale u nas będzie świetny. Saito, przyjęcie w pole karne. Ale jest w formie Japończyk, zejście do środka, gol! Kurwa, Koki Saito! Zostań z nami, zostań, nie odchodź od klauzuli. Zostań z nami, masz jeszcze 2 lata kontraktu, Liga Mistrzów przed nami, proszę. Dobrze, Kron. A może Krona zostawić? Jako przyszłość Krakowi? Chyba, że odpuszczamy Ligę Mistrzów, żeby z ŁKS-em wygrać. To niedługo będzie hymn Ligi Mistrzów grany u nas na streamie i to nie będzie puszczany z YouTube'a, z gierki będzie leciał. Dobrze, drużyna. Towarzyski mecz z Rennes, przepraszam. Zaprosiliśmy ich na towarzyski meczyk. Skręcenie kolana 6-7 dni. Nagasawa chyba musi odejść, mam nadzieję, że odejdzie. Kilian Sidra, transfer, oferta kontraktowa. To jest 1, 2, 3. 3 po, raty 12 miesięcy, 3 po, co on pierdoli. I teraz na przykład 3800 i łącznie dam, co ty na to? Może tyle, dobra. Tak będziemy mieć pieniądze z Ligi Mistrzów. Zaproponujmy. Dobra, tyle, zaproponujmy. To finalizuj ofertę. Tak, finalizujemy ją. Mam środkowego obrońcy i bramkarza Kofi. Aha, ale poczekaj, no tego negocjacji, słuchaj, będziesz gwiazdą w moim zespole. Maziu, to rzeczywiście pieniędzy chcesz na pewno 300 tysięcy, 300 tysięcy on chce miesięcznie, no to nie ma opcji, nie za drogi zawodnik. Ale rzeczywiście za dużo obcokrajowców będę miał chyba w składzie. Dobra, tylko Kofiego bierzemy. Nie, przerywam to. Mecz z Rennes. Pozytywnie, mają się ogrywać. Pierwszą połowę ci, pierwszą połowę tamci. Potem mamy Puchar Polski, taki super puchar Polski, to jest nieistotne tak naprawdę, to jest puchar o nic. Tylko żeby się ograć, 5 dni przerwy, no i APL Nikozja. Nie, przepraszam, 5 dni przerwy, ŁKS, 2 dni przerwy i dopiero APL Nikozja. Ładują nam. Muhammad Cham. O Jezus! Laraja tutaj na tym boku chyba jest. Gracie fatalnie, weźcie się za siebie i robię zmiany. Laraja za Fernandeza, takiego... No wpuszczę go takiego. Krwatin, nie będziemy już ryzykować. Tu oczywiście Ortiz. Rózga to jest kot! Meni. Wchodzi w pole karne, Meni od poprzeczki, kurwa! Ale ładnie zakręcił. Krakowia, jeszcze szansa.
To Saito strzał, gol! Czyli dwaj... Frankowski, samobójczy Polak, Przemysław Frankowski nabity przez Saito, ale jaja! Pięknie, brawo, z taką ekipą pochwalmy, super! Los chyba jest lepszy od Apoelu Nikozja, ale to wiadomo, sparring, tak? Brawo, brawo panowie. Okej, Raków, pierwszy mecz o coś. To jest taki super puchar polski. Jest, jest Kofi! Kofi, przyszedł, dobrze, mamy nowego bramkarza, Kofi! Zajebisty bramkarz, zobaczycie na zero z tyłu codziennie, już na zawsze. Tylko teraz trzeba go zgłosić, rejestracja składu. No i mamy tu problemy, ale... Wypi***lamy kogoś. Kałapa Xiao, 300 tysięcy, żeby szybko się go pozbyć, tak, tak. Czyli Pai Xiao wypi***la. Mamy zmienników dobrych, mamy, żeby ktoś tam grał. Nie rozwinął się, Brazylijczyk to zrobił. Dobra, zagrajmy ten puchar, pomyślimy o transferach, jeszcze mamy czas. Pamiętajmy, że mamy dobry skład, musimy w niego wierzyć. Dobra, Śmiglewski zostaje na ataku. Filip Rózga zaczyna oczywiście, Struski zaczyna, albo Abu Francis zmęczony. CD Star zostaje oczywiście, Richie Laraja wynocha, to oczywiście Gutumson. Laraja na razie za ławką. Tak, Kofi to jest debiut jego. To Kofi gra pierwszy mecz? Z Rakowem? Ale jaja. No ale musi się ogrywać, no. Dobra, zobaczmy jak poradzimy sobie z Rakowem Częstochowa. Struski nie jest w najlepszej kondycji, ale wyrobi się. Wszyscy zadowoleni? No to co panowie, rozgrzeweczka. Potem mamy LKS, a następnie creme de la creme. Liga Mistrzów. Apoel Nikozja. Zaczynamy. Na razie na spokojnie. Super puchar polski. Taki sparing, można powiedzieć. Taki sparing. Dużo też młodych. Rózga. Zobaczcie. Rózga. Chrwatin 19 lat. Oidl 21. Carreras 22. Bardzo młodych graczy mamy. O Jezu, ale dziura. A Kofi się nawet nie rzucił. Ale spokojnie, on wiedział, że ma w zasięgu piłkę. Rzut wolny. Test dla Kofiego. Uwaga. Strzał. Kofi świetnie, rzuca się pięknie, dobrze. I wychodzi, on piąstkuje podając, asystuje piąstkowaniem, nice. Dobra, MBS-ach przejmuje Kartl i Mas. Struski, rośnie się do Rózgi. Rózga wchodzi w środek, idealnie. To jest tego, Cassius, powtórka tej akcji. Teraz lepiej rozegrana. Oidl, poprzeczka. Huch, jeszcze ta Krakowia daje dzisiaj czadu. Dobrze, dobrze, ale dalej naciskają. Chyba z tego będzie brama, muszę ich zachęcić. Nie! Nemanja Ilić, ale chyba spalony albo jakiś falu, ręka, nie wiem, panie gwizdaj coś, ratuj Krakowie. War. Niestety, bramka jest uznana. Panowie, ofensywa, teraz nasza kolej. No, gol, Brazylijczyk, Mateusz Katerini, brawo! Ale akcja, ładnie schodzi do środka. Pochwal, dobrze, pozytywno, wracamy. Struski, strzał z dystansu, poprzeczka, może dobitka, nie! Cassius nad bramką, to jest niemożliwe. Chyba karne będą. Okej, okay. Struski bojaźliwy. Wszyscy bojaźliwi? Ale fajnie, że w meczu remis był, więc nie przegrywamy z Rakowem. Dobra, rozmowa motywacyjna. Panowie, gramy k***o pietruchę, wierzę w was. Wierzę w was k***o pełnym sercem. Jadziemy. Kofi, ej, Kofi w debiucie ma jedenastki broni, ale jaja. Ale ma szansę być gwiazdą Krakowi. Kofi! Dobrze, Katorini, dobrze. I pierwszy bojaźliwy, bez łóżku, obstrany. Wędziałem. K***a wędziałem. Kofi! Kofi! Chłop obronił więcej kary... Chłop gra pierwszy mecz, a obronił więcej karnych? Niż k***a ten, niż wszyscy razem bramkarze wziętych. To są transfery José Rudiniego, a oni będą dalej na mnie pluć. No, nada. Chłop pierwszym meczem wygrał puchar polski. Ej, serio. Jak Cassius teraz trafi, to Kofi pierwszym występem zdobywa puchar. Tak. Kofi w debiucie zdobywa puchar polski. Gość jest k***a kotem. No, pierwsze trofeum. Nawet sezon się nie zaczął, a my już k***a z pucharem wydupcamy, nie? Czarne konfety, aby ktoś umarł. No i co? Zajebiście, co? Jestem bardzo szczęśliwy, ale ten puchar dla mnie się nie liczy, nie? Ale najbardziej się cieszę z debiutu mojego bramkarza. Dobra, zaczynamy ekstra klasę. Najbardziej bawi fakt, że gram z LKS-em tutaj i raz, dwa i mam Apoel. To jest tak średnio zrobione. Najważniejszy mecz życia tak mi urządzili. No. Co? Niezarejestrowani piłkarze? City Sara nie klikłem. Ale poczekaj, do czego to... Da się to cofnąć? Musimy zagrać rezerwami z LKS-em. Nie mogę pozwolić sobie na zmęczenie na Apoel Nikozja, Krakowia z remisem, ale z pucharem. Zaczynamy, zachęćmy. Tutaj poglądamy oczywiście ważne wydarzenia i zobaczymy, jak drugi garnitur się spisze. Czy drugi pierwszy. Zobaczmy sobie
kluczowe wydarzenia. Kofi, nie! Kamil Dańkowski strzela bramkę, poczekaj, ma spalony! Nieuznany, mamy farta. Na razie nic się nie dzieje. Krakowia jeszcze do końca nie zgrana tym składem. Oni razem jakby do kupy połączyli swoje XG, to by bramki nie strzelili. Ula la la la! Ratuje nas spojenie. Nie, to źle to wygląda, że ŁKS nas tak dominuje, kurde, u nas. Ale mam wrażenie, że tamta Krakowia, którą mieliśmy, kiedy graliśmy w Lidze Europy, była mocna, najmocniejsza ever, ever. Burzdorf, Nagazawa, Saito, Polijewka. Taki, wiesz, legendarny moment był tej Krakowi. I teraz trochę jest słabsza ta Krakowia. Beszuszkow, Sar w swoim prime, Awudia wystrzeliwujący w powietrze. Mosur, tak? Ariel Mosur, dobra, transfer. Dla widzów zrobimy, złóż ofertę. Zaproponuj 2 miliony, zgódź się na żądania, pyk. Czy to będzie spoko opcja dla rozmaicenia rozgrywki? Tu nie ma co gadać, stary. Ważny zawodnik, finalizuje negocjacje. 30 tysięcy chce tylko zarabiać, pięknie. Mamy tego zawodnika, mamy środkowego obrońcy, szybko poszło. Denis Cassius zostaje, no wygląda tak, ewentualnie tu jeszcze mnie zastanawia. I chyba Gudumson Adam. Miał fajne asysty z boku. Doświadczony, 27 lat, tak. Wydaje mi się, że mentalność pozytywna. Powinniśmy wygrać ten mecz, dopilnujcie tego. Ostro. Aż tak jest pewny siebie. Nie zrobiłem rozmowy motywacyjnej z graczami. Pika mistrzów, yeah. Dobra, panowie. Czekaliśmy na to bardzo długo. Jazda. Nie są lepsi. Jesteśmy w gazie. Zachęcamy i trzymamy kciuki. Liga Mistrzów. Cassius, dobrze, dobrze. Czemu nie podał przed pole, ale pis... Gdzie Usza zagrał? Dobra, pierwsza połowa za nami. Wygląda to źle. Kibice oczekują na zwycięstwa, nie zawiedźmy ich. Panowie, co jest za... W ogóle na motywację nie reagujecie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć zmian zrobiony. No naciskamy ich, ale bramek nie ma. Straszna lipa, nie ma bramek. Bochnak, Bochnak! Yo! Dobrze! Alvaro Fernandez! Ależ zmiana dobra! Ależ dobra zmiana i to jest obrońca! Ofensywny obrońca, brawo! 1-0, ale moim zdaniem za mało. Pochwal, ładnie. Ortiz, może teraz? Gol! Arnau Ortiz. Zmiennik rózgi. Pochwalmy ich, dobra robota. Ale dobry smak! Dobry smak! Fajnie jakby jeszcze jeden wsadzić, to by nam ułatwiło w ogóle meczyk. Dobra, mamy to chyba. Pierwszy mecz, okej, jakby jeszcze tutaj trójak wpadł, proszę was. Carreras, Fernandez, pole karne, strzela piłka. Gol! Mateusz Bochnak, tak jest, ważna bramka! Brawo, brawo! No 3-0 w Lidze Mistrzów w kwalifikacjach, jest solidne, ale pamiętam, miałem już 3-0 na wyjeździe i je straciłem. Miałem 2-0 na wyjeździe, a potem bałem 3-0. No fajnie, Laraja transfer, super, zaakceptujmy to. 230 tysięcy pensji. Ale może to będzie po prostu samostrzał. Samostrzelak tak zwany. Jeszcze nie akceptowałem, spokojnie. Pensji mu nie opłacisz. Wiesz, może mu opłacę te kilka miesięcy, które będę w klubie, a potem jak już odejdę do Realu Madryt, to nie będę się musiał tym przejmować. Chyba skład drużyny trzeba naprawdę go totalnie wymienić. Póki co Krakowie jeszcze bez porażki w oficjalnych rozgrywkach. No, ale akurat gramy z Górnikiem, więc zapraszam was prawdopodobnie na pierwszą. Na wyjeździe. Jazda, panowie. No gramy rezerwami. No, Górnik pokonany. Pierwsza bramka dla Krakowi. Ich keine Blausen stutlek hasen. Tak by powiedział niemiecki komentator. Co oznaczałoby, że Cassius uderzył w lewy długi róg, schodząc z prawej strony boiska. Ale my nie jesteśmy w Niemczech. Ja nie jestem komentatorem niemieckim. Więc Cassius po prostu strzelił niezłą bramkę. Brawo. Platynow możliwe. O Jezus Maria. Dobrze. Websta. Jaj, spalony. Nie! Awudia, co ty zrobiłeś? Ja pierdolę. Gorzej się nie dało tego zrobić. Ale jak remis z Górnikiem, o ile będzie remis, to i tak jest zajebiście, więc nie ma co się pieklić. Dobrze, remis z Górnikiem, tylko żeby... Dobrze, jest. Nie ma co się denerwować, jest okej. Okay. Najważniejsze, żeby teraz nie potracić kontuzji graczy, żeby się nie przekręcić, że tak powiem. No, nasza ekipa naprawdę się poprawia. Struski się pojawił, ale nie może w tym meczu jeszcze grać, ma kontuzję 6 dni. Ariel niezarejestrowany, ale będzie grał na środku. Super ekipa, ta obrona wygląda solidnie. Ale widzicie, na początku ta drużyna nie reagowała na moje motywacje, teraz po wynikach reagują, jedziemy. Mamy to. Pierwszy wynik 3-0, ale gramy na wyjeździe. Zachęć, gdy się wylać.
Słuchajcie, tak odchodząc patrzyłem na ekran, jeszcze w 40 sekundzie walimy bramę. Sar, zajebiście. Teraz się dało wylać. O jest, mamy 2-0, widzę. Pochwalmy ich. Dobra, Apoel rzeczywiście nie okazał się jakąś wymagającą drużyną. Chyba po prostu przez perspektywę tego, że w telewizji widziałem, jak Apoel kopie nasze kochane polskie drużyny w europejskich pucharach. Widzicie, lęk się wytworzył w mojej głowie, spowodowany tym. Wyobrażeniami niepotrzebnymi i tutaj taka nauczka dla mnie i też dla was jakaś taka pożyteczna lekcja, że nie warto jakieś uprzedzenia sobie w głowie robić, tylko po prostu starać się, walczyć, nie? Czy to idziecie na jakiś egzamin, czy to idziecie zagadać do jakiejś dziewczyny, a czy właśnie grać za Poelem w Lidze Mistrzów, może też kiedyś zagracie. Tylko nie ma co się bać, nie ma co się bać. Kupiłem teraz dwóch Polaków, chłopaku. Wow, Ortiz! Ortiz! To jest gol? Ale on, El Pacho trzyma piłkę, co jest? Aha, weszło, ja pier... brama. Można powiedzieć, że Apoel to taki średniak, średni uczeń. Dwie kartkówki i dwie trójki dostał. Kofi. A wiecie, że Kofi ma czyste konto w Lidze Mistrzów? Wygrany puchar, super puchar Polski. I jeszcze ani razu nie przegrał meczu Kofi, nasz nowy bramkarz. Nie przegrywa? Taka ciekawostka. Że to dopiero czwarty mecz jego, ale statystyka jest kręcona. Jestem zadowolony z przebiegu tego dwóch meczu, brawo. No to mamy pierwszą rundę zaliczoną, czyli mamy Ligę Konferencji na pewno. Mamy na pewno Ligę Konferencji. Mamy teraz Pogoń Szczecin, którą odpuszczam totalnie. Nie mam kim zagrać. Transfer Ziółkowskiego, pięknie, to jest środkowy obrońca. Mocny, solidny środek. Losowanie pokaż. Szachtar mamy? Aha. No to nie, no to już odpadamy. No to Liga Europy. To w tym roku znowu Liga Europy. No to nie, to Szachtar nie obejdziesz. To już nie. To już nie nie ma chuja. To już nie ma co nawet odklejki łapać. To już jest taka ekipa. Ich napastnik kosztuje tyle, co nasza cała drużyna. Ja pierdolę, szutkali nas. Dlaczego taką mocną? Kogo mogłem dostać? Kurwa, mogę dostać Piuniuka. Dlaczego kurwa tego szukują? Dostałem najgorszą drużynę. Karabak, Mostostar. I wszystko mógłbym... Dostałem najgorszą drużynę, widzowie. Najgorszą, w sensie najtrudniejszą. Wszystko bym tu mógł ograć. Wszystko, przyrzekam wam kurwa na matule. Naprawdę, wszystko tu można było ograć. Przecież tych to jechałem ostatnio, kurwa. I to ostro. Pogoń Szczecin jest 31 i 5 dni do Szachtara mam, więc mam regenerację. Mogę sobie zagrać tymi zawodnikami. Potem 4 dni przerwy i 3 dni Szachtar. No kurwa mać, no nie da się grać w tą gierkę. Nie da się grać w europejskie puchary polską drużyną, jak nie masz 30 zawodników i kurwa ich starych na zmianę jeszcze. Dobra, ścikajny Blausen. Gramy u siebie. Na razie bez porażki, ale Pogoń mocna. Gramy troszeczkę rezerwą, troszeczkę mocnym składem. Zachęcam ich od samego początku. Widzowie, czuję się jak w filmie. Wchodzę do pokoju teraz, patrzę się w ekran i tylko widzę napis migający Filip Rózga. Pięknie, klasycznie. Pamiętacie nasze rzuty rożne przez 3 sezony? Te rzuty rożne są cały czas jebane przez was i nie dziwię się, bo 1 na 10 wchodzi, ale jak już jeden wejdzie, to kończy się golem. Nie tylko strzałem, ale też golem. Więc fajnie dopracowali te rzuty rożne. Brawo, brawo. Uwaga. Sprytnie. I mamy 1-1, Joao Gamboa. Gamboa przechytrzyła tutaj obrona, przepraszam, ofensywa Pogoni Szczecin, krakowską obronę. No i muszę ich od nowa zachęcać. Ortiz. Ładnie, może teraz gol! Karial i masz i szkurkulu balatny, kytrla. Brawo! Brawo! No jeśli tu będą 3 punkty, no to jest super. Czyli mecz za Poelem nie został okupiony aż tak wielkimi stratami punktowymi. Wiadomo, Górnik remis, to jest wiadome. Z ŁKS-em ta końcówka. Mieliśmy 1-0, ale wiadomo, tam też grała rezerwa, dopiero się doklejała. Więc ważne, że bez pora... Dobra, już myślałem, że Pogoń, chociaż mogą kontr nam wsadzić. Znam to życie, wiem jak życie działa. Menu, bez straty proszę. Zejście do środka, niczym Cassius. Menu! Dzisiaj w menu są 2 gole podane przez naszych bocznych wahadłowych. Brawo, ogrywaj się chłopaku, dobrze. Okej, debiut obrońcy uważam za udany, dobre oceny. Ziółkowski z żółtą, ale Mosur 7-3, Skajne Blaus plus super gra naszego bramkarza. Brawo. Ale emocje, no. Wiecie, jakieś takie 1-0 na farcie. 1-0 na farcie, a potem u nich 0-0, ale byłoby zjebane po całości. Dobra, jedziemy z tym Szachtarem, mają kurwa napastnika za 40 milionów, ale co myślisz, że się nie rozpierdolę i chłopaku, ja Ren 4-1 kładłem u siebie. Abu Francis zostaje, Rózga zostaje, Śmiglewski, Brazylijczyka damy na europejskie puchary. Gramy oczywiście taktykę ostrożną, żeby to sobie już założyć. Cassius zostaje, Fernandez, no podoba mi się ten zawodnik. Młody, 23 lata, Manchester United, West Bromwich, Granada.
robi robotę, zwyżkowa forma. Dlaczego ma nie grać? Gra, gra. Cassius zostaje, Kofi oczywiście w bramce. Oidl, no raczej postawi to na doświadczenie Sara. Zagrajmy na pozytywniej. Właśnie, zajedźmy ich, postarajmy się. Pozytywna. Poszli, poszli. Wiem, że nie jesteśmy faworytami w tym meczu, ale damy radę. Dobra, jedziemy. Wiara. Mamy rozstrzeszony głos, ale to Szachtar przeważa. Nie wiem, czy nie przejść na ostrożną. Francis, ale blisko, to był jak karny. Szkoda, bo mamy szansę, chyba mamy szansę jakąś bramkę strzelić. Imas rozciąga to do Cassiusa. Cassius strzał przy bramce, bliźnik wyłapuje tam swoje lepkie rękawice firmy Lotto. Bardzo dobra włoska firma. Kurwa, macz obok bramki. Ale nie, gramy dalej swoje. Taktyka José Rudiniego na wysoki pressing, właśnie daje ze znaki się Matthias Kondonini. Ale dlaczego nie podbiegł, nie poholował, nie przeciągnął tych dwóch, trzech metrów, oparł się na jednych z obrońców i wykorzystał lepiej tą sytuację. No brak tu takiego pewnego odnajdywania się w tym polu karnym, brak pewnych mechanizmów, pewnych wartości wyniesionych już z tego futbolu dziecięcego. Francis, poprzeczka! Mbesoch! Nad bramką! Dlaczego? Dlaczego? Możemy ten Szachtar porobić. Możemy ten Szachtar porobić, tylko musimy strzelać bramki. Przytrzymaj chwilę. Dobrze, pierwsza połowa za nami. Moim zdaniem dobrze wyglądaliśmy. Dobrze wyglądaliśmy. Szwed zajebiście gra. Dobra zmiana. Rzutka w pole karne. Śmiglewski. Strzał niestety w ręce Riznika. K***a mać! Z tego bramki normalnie padały. Nie! Ja pierdolę! Trzymajcie mnie, kurwa mać! Ortiz. Ja pierdzielę, tak blisko, tak. U nich dostaniemy, kurwa. Oni będą zmotywowani. Koniec meczu. Czuję się, jakbym przegrał ten mecz. Strasznie żołądek rozbolał. Łeb, kurwa, jak balon. Kofi kontuzja. 2 tygodnie, odbuduje się, pan Madejski wchodzi, to jest tak zajebisty bramkarz, więc żadna strata. Pan Campbell za pana Oidl. A taką ciekawostkę sobie zagramy. Panowie, idzie nam dokładnie tak, jak planujemy. Wymagam tutaj remisu, chcę punktów, a jak będzie, to będzie. Potem widzimy się z Szachtarem, więc dużo świeżości. Mosur na środku z Gitą. Gita musi grać, bo to jest kapitan. Musi mieć dobre morale. Golizadek? Musimy go mieć w swojej drużynie. Struski, bardzo ładnie, po ziemi. Ładny powrót. Przed zachodem słońca, walka w powietrzu. Campbell na początku, żółta kartka, strata w twój środku. To jest jego debiut w ogóle. Pierwszy mecz, może też go zmienimy. Taki zmiennik Sara, taka alternatywa na Sara. Bardzo doświadczony gracz, no ale póki co, no wiadomo, pierwszy mecz. Campbell znowu agresywnie, odbiór. Ale to jest to, środkowy pomocnik odbierający piłkę, Webster. Nowy zawodnik z Chelsea Londyn. Struski, dublet, niech to szlak by trafił. To jest golizat. Oje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 j
zobaczyliśmy karny dla... Dla Lechi, ja pierdolę, o jadł, coś ty zrobił. Madejski nie broni, ajajajajajajaj. Nie, nie. No kurwa mać. To jest niemożliwe, iść kajne blaus. Nawać panowie, na remis, wierzę w was, dawajcie. Jedziemy z tym. 30 strzałów, celnych 10, no co to kurwa ma być? Proszę was, przejęcie teraz tutaj na wysokości. No, 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 oj dele. Oj dele. Dlaczego nie podajesz do środka? Proszę państwa, proszę, proszę, proszę wyjść stąd. Proszę stąd wyjść. Coś tu odpierdoli, no przecież 2-2 tu wisi w powietrzu, 30 strzałów na bramkę zajęliśmy. No i nic, 30 strzałów na bramkę. Dobra, tak mamy formę, ja tak widzę naszą formę dobrą. Ja widzę nasz zespół, że ma potencjał. Kurde, jako trener muszę chyba zareagować i dać ostrożną. Z Szachtarem Donieck, chociaż przeważaliśmy u siebie. Dobra, pozytywna, będzie na was. Co bym nie zrobił, to będzie na was. Zaczynamy. Wszyscy stawiamy dzisiaj nas z góry na pozycji przegranej, ale to my udowodnimy, że jesteśmy Krakowia i to my robimy europejskie puchary co roku, tak? To jest nasza tradycja. Tak? Już są kibice. Już leci zaraz hymn. Ale posłuchajmy jeszcze hymnu. I zobaczmy, czy się uda. Ogólnie nie mamy szans przejść Szachtara Donieck. Zobaczmy, ile ich kibiców jest. Zobaczcie, w Doniecku ile jest kurde kibiców. Co jest z Rózgą? Nie, nie, nie. Dlaczego gra z kontuzją? Dlaczego gra z kontuzją, ale nie ma kontuzji? Dlaczego ma kontuzję, a nie ma kontuzji? Zmieniamy go, co robić? Żeby go nie zniszczyć do końca. Mamy zmienników. Dlaczego Rózga? Struski się zjebał. Struski się rozwalił.
tu już widać kontuzję. No trudno, chciałem za wszelką cenę wygrać ze Szachtarem, tak? Odjechało mi. No i dałem zawodnika, który ma niepewną kondycję meczową na początek i to moja wina, no i tyle. I co jest? Co jest? Kasys się wywraca. No i co jest grane? Fuck. Uwaga, no i chuj. Ajajajajaj. Nie wiem, czy to dobry cały czas Getzlu z tym skontuzjowanym rózgą, no. No i go bało, ale bałem. Mogłem wcześniej go zmieniać. Teraz straciłem go. Nie! No mocni są, Szachtar mocny, po prostu. Szkoda, bo po pierwszym meczu znowu mieliśmy więcej sytuacji strzeleckich. Yo, no szkoda, szkoda, kurczę, molek. I tych kontuzji, wydaje mi się, że jakbyśmy rózgę szybko zmienili, to mielibyśmy z tych ataków więcej korzyści.